Pomysł sadzenia drzew w zabytkowym parku w Wołomińskach narodził się mniej więcej 2 lata temu podczas spotkań z mieszkańcami, którzy narzekali i słusznie na to, że po kilku wichurach dużo drzew w tym zabytkowym parku się poprzewracało, więc uznaliśmy, że musimy zrobić tutaj dodatkowe nasadzenia. Natomiast ze względu na to, że to jest park zabytkowy, to musieliśmy porozumieć się z konserwatorem zabytków i zrobić pełną inwentaryzację, dlatego trochę to trwało, ale w końcu się zebraliśmy i dzisiaj sadzimy wspólnie z mieszkańcami 84 drzewa. To jest duża radość tutaj, taka inicjatywa sadzenia drzew, tym bardziej, że ten park w ostatnim czasie mocno ucierpiał przez różnego rodzaju wichury, tak, tych drzew jest bardzo mało, więc taka inicjatywa jest bardzo potrzebna. Przyroda wymaga trochę uzupełnień. Nasza przyroda jest dla nas już nie, ale dla pokoleń następnych tak. I każde drzewo dodaje uroku, daje zdrowotności, dodaje tego. To spotkanie dzisiejsze, że chyba każdy sobie uświadamia, że ten kamyczek do ochrony przyrody dokłada. Sadzimy te drzewa, które już tutaj w parku są w odpowiednich miejscach. To są przede wszystkim graby, buki, dęby, ale także sadzimy kilka lip. Natomiast te lipy oczywiście będziemy sadzać w wydzielonych specjalnie miejscach przed samym pałacem. Oprócz mieszkańców Wołomińsk, mieszkańców gminy Czerwonak, mamy także gości z Poznania. Jest w tej chwili ponad 100 osób, także frekwencja dopisała. I bardzo się z tego powodu cieszymy, no bo taka jest idea. Chcemy zazieleniać gminę wspólnie z mieszkańcami. To jest zresztą jedna z kilku akcji tegorocznych. Największa, co prawda, ale sadzimy drzewa także w innych miejscowościach. W Koziegłowach, w Czerwonaku, w Bolechowie, w Kicinie. Tam również mieszkańcy dopisywali.